Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Haradowic, a to jest kolejny Lajwan 2, to znaczy odcinek symulatora herbackich program, nie ma Lajwan 2. W dzisiejszym odcinku polecimy sobie jeszcze raz z turystami w kosmos, a potem weźmiemy się za budowanie w hangarze lotniczym. My mamy dwa kontrakty na wykonanie lotu suborbitalnego oraz na przetestowanie spadochronu. W ogóle tych barometrów i termometrów możemy się już pozbyć. Wykonamy lot suborbitalny z hamowaniem z silnikami w atmosferze. Deploy factor, semi-deploy. A tego nigdy nie testowałem. Ciekawe. Dobrze, ale my mamy przetestować spadochron. Navigation line. To do samolotów. Ale my mieliśmy przetestować spadochron, proszę Państwa. Tak, zapisz i kontynuuj, bo ja chcę zobaczyć, jaki spadochron mamy przetestować. Aktywne przed... Spadochron MK16. Czy ja ten spadochron powinienem mieć dostępny? A który to jest ten spadochron MK16? A, ten spadochron MK16. To my go tu nie mamy. Mamy go zamontowanego. Naprawdę? A dobrze, drodzy Państwo. To bierzemy załogę, bierzemy turystów i będziemy testować. Ja bym zobaczył tylko i bym zwiększył może, albo nie. Lepiej nie ryzykować. Dobrze, drodzy Państwo, więc lecimy wykonać szybki locik suborbitalny. Nie powinno to być na naszego statku zbytniego znaczenia. Chociaż mogłem jeszcze tam dodać te spadochrony na tej części. Od 1000 do 700. Jeszcze prędzej musi się zgadzać. Dobrze, stabilizacja jest. Więc 3, 2, 1. Lecimy. Oczywiście trzymamy punkt prograde. Albo może nie trzymają punktu prograde, bo widzę, że on się zaczął lekko przechylać nie w tą stronę, co powinien. Jednak nie ma też co od samego początku stosować tych punktów. Dobrze, i teraz punkt prograde. Tylko go tu delikatnie nakierowujemy. Dobrze, i on sobie już teraz powinien zmieniać pomału trajektorię w prawo. Bo może jednak lepiej będzie nam to stabilizować ręcznie. Chwilowo, dobrze. Na tej pozycji chcemy zostać. Dobrze, osiągamy odpowiednią wysokość apocentrum. To było ostre. Niezbyt musiało się tak zdarzyć.
Dobrze, i teraz zrobimy coś, co będzie polegało na hamowaniu tym silnikiem, tak? Jakoś dziwnie się chybocze. No dobrze, więc osiągniemy ten nadcuk orbitalny. Lecimy na odpowiednią wysokość. Jesteśmy w kosmosie. Nadcuk orbitalny jest. I teraz zaczynamy spadanie w dół. Dużo się nie wydarzyło. Raport załogi? Nic. Dobrze. Nie zrobimy raportu załogi. Nie jest to w żaden sposób potrzebne. I hamujemy silnikiem wchodząc w atmosferę. A spokojnie nam paliwa wystarczy. Od 700 do 1000, metrów. Niepotrzebnie tam to odłączyłem. Chciałem tam hamować. No dobrze. Chciałem tam to też odzyskać. No cóż. To zostało spełnione, to zostało spełnione. Pad ochrony otwarte i lądujemy. No taki szybki, szybki nacisk orbitalny. Żeby nie robić całej orbity, no nie było sensu. W kontrakcie był tylko nadcuk orbitalny. Mógł on trwać zaledwie chwilę. Nastała noc w Kerbale swoją drogą. Dobrze, lądujemy. Jesteśmy nad poziomem morza. Jesteśmy, odzyskujemy pojazd. Zbieramy pieniądze. A mamy 40 nauki, a bo to nie pokazuje ile nam. A tu jest napisane, ile zdobyta, a tu jest. Ile ma? O, 0,2 za odzyskanie. O, 260. 2000 z odzyskanych części. Reputację mamy. Dobrze. I te kontrakciki trzeba pousuwać, nie? Rakiety tym razem nie budujemy. Tym razem, jak już, że mamy wybadane części, będziemy robić loty samolotami. Pójdziemy do hangaru lotniczego. I będziemy chcieli się zająć lotem. Teraz tak, kokpity, tak? Komputer. Może takie coś? No, ładnie wygląda. Już nie wiem. Macie coś, czy może coś takiego? Nie, to chyba ładniej wygląda. Zdecydowanie. Dobór silnika by się przydał. Wyciąg stały. 25, 25, 22, 25. Czyli albo taki. To jest jaki? Baron. Albo tu mamy jeszcze 25 taki. One są strasznie duże, drodzy Państwo, strasznie. Są jakby normalnej wielkości, czyli... Ja bym musiał dać tu... inną kapsułę. K.
cargo, nie? Ale coś takiego... O, tu jest. MK-357 Crew Cabin. Kabina zachłokowa. Ciekawe, ciekawe. Naprawdę. Ciekawe, ciekawe. No, zamontujemy sobie do tego ten silniczek. O. Bajoran tam coś, tam coś, tam. I to będzie na tyle, jeśli chodzi o silniki. Do tego dojdzie zaraz aerodynamika. Lawon 1 to były chyba te sterolotki, tak? Tak. Wing connector jakieś takie fikuśne rzeczy. Dobrze, ale to nie, nie wiem, jakoś mi nie pasuje tak, żeby nie ma. To już by tu prędzej było, ale... Lepsze. Jakoś tak to jest zaprojektowane. Niech będzie. Jakiś duży ten silnik. Chociaż mogłem tu silnik odrzutowy też dać. A dobra. Jest ile? 23 paliwa ciekłego. O, to jakiś duży taki. Nie, nie. 1300? Nie, to też za duży. To jest jakiś dziwnie spłaszczony. 6,24. 6,24 jakiś większy. 6,24 mniejszy. 90,400. O. ETWR-ka jakaś taka. Znaczy ja nie wiem, to nie jest. Kerbal Inżynier to raczej do samolotów nie jest potrzebny. O, zrobimy może coś takiego. Dziwnie to będzie wyglądać, drodzy Państwo, naprawdę. Jeszcze w kierbalach nie latałem na tych silnikach turbośmigłowych. Pilsen Landing Gear. Jak to ma działać? Nie te. Ha. A to chyba jakieś przy ogonie to się. Nie, nie. My to zrobimy na prostym podwoziu. Chyba, że takie damy, jakieś staromodne. Nie wiem, zastanawiam się nad tym. Dać ten silnik, ale ten silnik był odrzutowy, to ja nie wiem do czego. Jakiś za mały jest, zdecydowanie. Przejściówka marki Rokomax. Nie, to jest największa jeszcze przejściówka. Zbiornik strukturalny, to nie potrzebujemy. Jakiś ogonek by się nam przydał. Tu był, o, taki jakiś. O, otwierany. To się chyba na... Tył, a tak daje, chyba tak. Jest ładnie zaokrąglony chociaż. Dobrze, to tu sobie damy naukowe sprawy. Ile my tutaj też 30 części może nałożyć tylko? No to nie wiem, dajmy tak. To 4 takie. 4 termometry i 4 barometry. I zamknij.
i tylko na tyle się może rozkładać, nie musi się do końca. Otwórz dom, nie otwórz dom. Nie wiem czemu to jak... dziwnie. Dobrze, drodzy państwo. Mamy coś takiego, nakładkę ciągu. Siły nośnej nie mamy jeszcze. Ile mamy? 17 na 30 części. No tak. Jeszcze z naukowej w sumie. Jeszcze z naukowej by się przydały przecież 3 jednostki, nie? To już daje nam 20 na 30 części. A to tu teraz trzeba jakieś skrzydła. Skrzydełka statecznikowe. Z której one strony mają? Czy one są w dobrą stronę? Nie, nie są w dobrą stronę. Gdzie tak, tak? O, teraz są w dobrą stronę. I do góry? Czemu tak do góry? Poziomo, poziomo. Im bardziej poziomo, tym lepiej. Dobrze. Teraz byśmy chcieli tu jeszcze umiejscowić... 22. Skośne skrzydło. Czy to nam wystarczy, drodzy państwo? Grać i samolot? Powątpiewałbym w to. O, coś takiego już bardziej. Oczywiście nie tak poskładane jakoś po hebrajsku, ale... Także tutaj tylko 4 części już teraz wciśniemy, to jest problem. Jeden element chociaż trzeba będzie usunąć. One nie mogą być pod takim kątem, to już na pewno. To musi zostać wyrównane do poziomu. Ta siła nośna i tak jest jakoś wyżej niż powinna być. A to dlatego, bo jest umiejscowione wyżej niż powinno być. Czemu to tak nisko? Nie. O, tak jest. Tak jest w porządku. Okej. I co ja przekroczyłem? Szerokość. Serio? A tym też przekroczę szerokość. Ile to ma szerokość? Miejsce ma 1 metr. To jest za małe, to jest za małe. To ma nic nie ma. Czy ma? Nie. Dobrze, 12,5. Takie coś? Też 12. Łącznik ogonowy skośny z 3. Ja bym tu na końcu dał po prostu coś takiego. Zamiast dawać potem sterolotki. Tutaj na samym środku bym dał taką jedną sterolotkę. Dobrze, ale to jest idealnie poziomo, więc oznaczałoby tak. Że to nie było idealnie poziomo.
No i teraz jest idealnie pozioma. Teraz to też dopasujemy, żeby było idealnie pozioma. A to się teraz otwiera do góry. No i tak nie będzie tak dobrze latać. To idealnie na środeczku poproszę. Jeszcze odwrócone. Tak jak powinno być. Tak by to mogło być, tylko nasza siła nośna jest zdecydowanie zbyt bardzo naprzód. O, tak by musiały być te skrzydła. Okej. Ile jeszcze możemy jedną część? No, na jednym kole to mi raczej nie wystartuje. Najmniej tak mi się wydaje, nie? Myśląc po ludzku. Żeby się przydały chociaż jeszcze tu po tym ze dwa kółka. Czemu jak dałem tak? Dlaczego się nie rozumiem? Jak daję po jednej stronie? A bo przy tym zbiorniku się układa odpowiednio, a przy tamtym się już nie układa. Ciekawe. No dobrze, obracanie. Czemu te koła by miały być, niby nie wiem. Jakoś dziwnie odwrócone. O, tak będzie dobrze. Tylko mamy ile? Dwa elementy za dużo. No to w takim razie weźmy, otwórzmy tą skrzynię. Weźmy, nie wiem, usuńmy. Jeden termometr. Jeden barometr. Zamknijmy. I dajmy napis samolot 1. Dobrze. Nie ma zdalnie sterowanych lub załogowych. Jak to nie ma? O. Czy chcecie mi może teraz powiedzieć, że z tego się nie da dowodzić? Naprawdę. No co ja mam tu im postawić? Się, drodzy Państwo. Jak to niby wygląda? Jak to by zrobić, żeby to było dobrze? Oto jest pytanie. No jak to mi się to nie podoba? No. Przejdzie to teraz to koło tu umiejscowić. Tutaj, jak będzie i tu. Spróbujmy. Najwyżej się cofniemy, jak coś nie wyjdzie, bo ja... Mówię, z tymi czerwalami to nie do końca jestem za pan pracy. No i cóż, warto próbować. Wiem, że na pewno możemy tu obserwować materiały badawcze. I zebrać już za to jakąś naukę. Nie wiem, po co tu dwóch tych czerwali leci. Temperatura i... ciśnienie. Dobrze.
A ja już wiem, czego nie oznaczyłem. To ma być tylko za yaw. To ma być tylko za pitch. To ma być tylko za roll. To może być i za jedno, i za drugie. Uruchommy silnik, który bardzo dziwnie działa zresztą. No nie, nawet coś widać. Jesteś na. Ciekawe, czy dzięki temu uda nam się polecieć. Ja już widzę, że nas delikatnie nosi po tym pasie, nie? Tego nie było, nie? Tego nie było, drodzy Państwo. Tego nie było, to ja tu błąd zrobię. Przy 29 to raczej nie wystarczy. I bu. No i silnik nie ma mocy. A ten produkuje tylko 20 kN. Znaczy, gdyby nie to, że ten samolot sobie sam skręca w jedną ze stron świata, to by było w porządku. I on jest zbyt bardzo chybotliwy. Te kółeczka by musiały być zamontowane na końcu tych, na końcach tych skrzydeł. Ale to wtedy on się będzie przeważał na tył. To jest ten problem. Ale na końcach tych sterolotek chcę sobie zamontować kółeczkę. Drodzy Państwo, to brzmi jak plan. Zepsułem lekko, no ale... Dobra. A może i nie pod takim kątem. No i się nie dogadamy, no. Zupełnie się nie dogadamy. Chodź tu. Dobrze, jest i perfekcyjnie prosto. Jest i perfekcyjnie tu. Dobrze. Okej. To powinno już działać zdecydowanie lepiej. I może zamiast okładać tutaj te wszystkie moduły, nie wiadomo co jeszcze. Żeby to... Ile jeszcze? Dwie części możemy zabrać, tak? Chyba, że jak ja to zrobię tak, to ja tego nie wystartuję zapewne, nie? To sobie skopiujemy. Ja bym chciał to umiejscowić idealnie tak, jak są tamte skrzydła. O. No nie jest to idealnie tak, jak są tamte skrzydła. No teraz by to było, tylko bym musiał delikatnie to obniżyć. Jeszcze kawałek.
O, pięknie. No tak, tylko teraz, drodzy Państwo. Problem pojawia się jeden, że teraz to skrzydło muszę z powrotem dostosować. Okej, coś takiego. To było, by to było. To było, nie by to nie było. To skrzydło jest bardzo krzywe. Bardzo krzywe. A teraz by to było. Teraz jest zdecydowanie lepiej. No podnieśmy jeszcze trochę. Okej, teraz przesuniemy je tak. To dosuniemy do tego, tego. Dobrze, i teraz jesteśmy w porządku. To delikatnie w górę. Jest ok. Dobrze, i spróbujmy zrobić coś takiego. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Jeżeli to się nie uda, zakończymy odcinek. Ja postaram się pokombinować coś poza nagraniami. Fajnie, że te koła się niczego tak właściwie nie trzymają. Okej. Sprawdźmy, jak to teraz się będzie utrzymywać. Będzie jechać prosto? No w miarę. Nawet o dziwo w miarę chce jechać prosto. I się rozpędza. A wystartować to już nie chce. To jest czuję, że mogłem tu przesadzić z ilością paliwa, jak mam. Nie no, cały czas nie chcę to wystartować. Naprawdę musimy dojechać do końca pasa, aby wystartować. Sprawdźmy to. Tak, lecimy, lecimy, drodzy Państwo. Lecimy, jest. Udało się. Na taki lot. To jest trochę dziwny lot. To w ogóle nie może nabrać prędkości. No cóż, wydaje mi się, że będzie lekkie wodowanie. No, będzie wodowanie. No dobrze. No niestety tyle, co nam się udało zrobić. Możemy to sobie
poobserwować chociaż materiały badawcze, już tu jesteśmy. Zarejestruj, zarejestruj i odzyskaj pojazd. I z tej nauki, którą udało nam się zdobyć, możemy sobie wybadać zaawansowaną rakietową część. Dobrze, i w tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.